Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No co ma wspólnego ekonomia i ekonomia socjalistyczna? No to samo co krzesło i krzesło elektryczne. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No komuniści wybrali Bidena. No tak mówią. Wygląda na to, że sporo kopert było dosłanych wszędzie tam, gdzie potrzeba było, żeby wygrać. No i ten eksperyment, wielki amerykański rządowy eksperyment, potężny eksperyment w nowoczesnych czasach, w dzisiejszych czasach, teoria ekonomii socjalistycznej nie za bardzo wychodzi. Dlaczego nie za bardzo? No dlatego, że ceny w zasadzie konsumenta wzrosły prawie 8%, czyli najwięcej w ciągu 40 lat. No tam w latach 80. było 15% inflacji, no ale to wtedy przyszedł, to był i Carter wcześniej, później przyszedł Reagan. No a dzisiaj socjalizm, ekonomia socjalistyczna nie za bardzo sobie daje radę. No i do tego Ministerstwo Pracy podaje, że rzeczywiste, takie realne zarobki, no to spadły o prawie 2%. Także wszyscy ci komuniści, wszyscy ci socjaliści, którzy tłumaczyli, że trzeba podnieść stawki minimalne, że trzeba drukować pieniądze, że trzeba dawać ludziom na lewo i na prawo, żeby ekonomia się rozpędziła, no to teraz skutkiem tego jest inflacja i ludzie zarabiają mniej niż zarabiali. No ciekawe jest to, że w Ameryce jest taki trend w Ameryce są napiwki. Jak w restauracji się idzie, to w zasadzie daje się 15% napiwku. No w każdym razie ja zawsze daję 15%. No i zawsze daję 15% przed podatkami. No bo powiedzmy, jeżeli jest rachunek na 60 dolarów, no i powiedzmy ten podatek jest 10%, no to jest 66 dolarów, no to nie daje 6,60 i 3,30, czyli 15%, tylko daje 6 dolarów i 3 dolary, no bo 10% od 60 i 5% od 60. No a teraz drukują takie sugerowane napiwki, no i jest ciekawe, że sugerują 18, 20 i 24%. No i czasami nawet jak sugerują, to na dole piszą, jaka jest suma. No i w niektórych restauracjach piszą, że jest przed podatkami, a w niektórych jest po podatkach, tak, także w sumie ludzie jakoś nie za bardzo rozumieją, o co to chodzi, no bo jeżeli kotlet kosztuje powiedzmy 5 dolarów, no to jeżeli w restauracji się zapłaci 15%, no to ten kelner czy kelnerka musi pracować tam musi obsłużyć sześć talerzy, żeby samemu zjeść z jednego talerza. Nie ma znaczenia, czy ten schabowy, czy ten jakiś obiad kosztuje 5 dolarów, czy 15, czy 50. Proporcje są takie same. No ale niestety wszyscy ci politycy krzyczą, że trzeba zarabiać więcej. No nigdy nie zdają sobie sprawy, że jak ludzie dostają większe pieniądze, no to później w sklepie kosztuje wszystko więcej. No i tak się właśnie stało. Tak się stało, te wszystkie w Ameryce po prostu wszystko jest szokujące dla ekspertów. Rząd drukował te wszystkie pieniądze, no i mówił, że zapotrzebowanie będzie wspomagane, no ale przy okazji zamknął cały naród, zamknął cały kraj, całe państwo. No i teraz rezerwy federalne i cały Biden w zeszłym roku, no to mówił, że inflacja to jest tylko taka przejściowa, to nie znacie się, jeżeli mówicie, że będzie inaczej. No wszyscy się drapali po głowie, wszyscy się stukali w czoło i mówili, znowu następna banda kretynów, która nie wie, co mówi. I tłumaczy, że to jest wszystko inflacja przejściowa. No a teraz już ostatnie 8 miesięcy, no to jest
5% na ostatnie 12 miesięcy, no to jest 7,5%, 8%. No wszystko podrożało. W styczniu jedzenie podrożało tak niby procent, ale tam 8% w ciągu roku. Benzyna troszeczkę spadła, tyle tylko, że trzeba pamiętać, że w ciągu ostatniego roku wzrosła o 40%, także jeżeli spadła 0,5%, no to nic nie znaczy, no bo spadła od półtora raza prawie więcej. To jest po prostu coś nieprawdopodobnego z tą energią. No ale trzeba pamiętać, że ten kretyn w tym komunistycznym domu Joe Pekin Biden zamknął rurociągi amerykańskie, otworzył rurociągi ruskie. Wszyscy ci środowiskowi zieloni w partii komunistycznej w Ameryce, demokratów, głosują, żeby zamykać kopalnie, żeby zamykać wszystkie te firmy wydobywające gaz i olej. Także to się nic nie zmienia. No te podstawowe rzeczy, no to też to dziwnie jest liczone, no te podstawowe rzeczy wzrosły o 6%, ale tam nie jest wliczana energia i żywność, no. Także to jest Biały Dom, to się podnieca, że ceny samochodów używanych już tak nie wzrastają, tak jak wzrastały, no i w porównaniu do innych rzeczy nie są takie, już takie drogie, no. Jak często się kupuje samochód, tak? Samochód się kupuje raz na 3, 4, 5 lat, a zakupy żywnościowe trzeba w sumie robić codziennie. No, elektryczność wzrosła makabrycznie, no bo to wszystko jest energia. Tam gdzie są jakieś takie kilowatogodziny, czy dżule, czy inne kalorie, no to wszystko jedno się przelicza na drugie. No ubrania nie za bardzo wzrosły, no bo ludzie siedzą w domu, ale dla odmiany przeloty, samoloty tego rodzaju, no to też w samym styczniu wzrosły o 3%, tak, także to wszystko rośnie. Wszyscy fachowcy, federalni fachowcy, no to tłumaczyli kiedyś, że ceny będą, spowolnią się, dlatego że w czasie zamknięcia, no to było duże prawo, to zapotrzebowanie było duże, no a miało się zmniejszyć, ale niestety się nie zmniejszyło. No i również fachowcy przewidywali, że inflacja będzie się zmniejszała. Też się nie zmniejszyła. No, już trzeba przyznać, że te wszystkie mądre głowy od pandemii, mądre głowy od ekonomii, no to nie wiadomo, kto ich daje przed te mikrofony, kto ich wybiera do tego rządu, dlatego że każdy normalny człowiek to wiedział, kiedy kongres w grudniu 2020 roku dał 900 miliardów dolarów, czyli prawie trylion, no między innymi pomoc covidowa, no ale to dużo poszło dla ludzi, którzy nie pracowali. W pewnym momencie zamknięcie kosztowało, spowodowało 20 milionów ludzi bez pracy. Później następne 2 tryliony demokraci przegłosowali w marcu zeszłego roku, także to ekonomii nie pomaga. Cały ten przepływ pieniędzy, można powiedzieć, zredukował zachętę do pracy, no bo w wielu momentach ludzie dostawali spore pieniądze, a mieli co wydawać, a nie chcieli pracować, także to wszystko się złożyło. Teraz w kongresie wydają, no te wszystkie obligacje państwowe są wydawane, prawie 9 trylionów było wydanych, no Ameryka jest zadłużona na 30 trylionów dolarów, to jest, jak sobie policzycie, 30 trylionów dolarów, a w Ameryce jest oficjalnie tam 330, no to możecie sobie policzyć, ile zer i z jedynką każdy obywatel wisi mu na karku. To są nieprawdopodobne sumy, to są po prostu nieprawdopodobne sumy. Chiny wykupują na potęgę obligacje amerykańskie, no bo obligacje te miejskie, stanowe, federalne płacą jakieś w miarę
długoterminowe oprocentowania, no i im to bardzo właśnie pasuje, muszą wydawać gdzieś te pieniądze. Nieruchomości w niektórych Stanach, no ale średnio wzrosły około 20-25%, to jest po prostu galopująca inflacja. Dow Jones, czyli ta giełda sama w sobie wzrosła 20% od lutego 2020, czyli przez dwa lata po 10%, także ludzie też patrzą się, że mają od groma pieniędzy w domach i na giełdzie, dużo ludzi myśli po prostu, że ma sporo pieniędzy, no to konkurencja w kupowaniu się zaczyna, no i to wszystko ceny wszystkiego rosną, nie ma dwóch zdań. No najgorsze jest w tym wszystkim to, że podnoszą ludziom pensje, no ale co ludziom podnoszą pensje? No podnoszą pensje mniej więcej, żeby podgoniła inflację, albo nawet nie. Także to się koło zamyka. No, każdy normalny to rozumie, że ten nadmiar pieniędzy to powoduje te realne zarobki tych, którzy pracują, dostają pensję tygodniowo, no bo to wszystkie te Ministerstwo Pracy w ten sposób tam to wszystko przelicza, no to realne pensje spadły o 3%. No największe podwyżki były dla tych najniżej zarabiających, no ale niestety efektywnie ci najniżej zarabiający mogą kupić mniej, no i to jest cały ten problem, że te proporcje pomiędzy tym, co mogą kupić, a to, co zarabiali, no to nie jest przyjemne. Co z tego, że zarabia się walizkę pieniędzy, kiedy za bokenek chleba trzeba zapłacić dwie walizki i to się nigdy nie nadąży. Największy problem od lat 70, no, przez rząd federalny, no to jest to, że rząd federalny, no to takie ostre zmiany chce robić budżetowe i ekonomiczne, to nie za bardzo wychodzi. No, Biden i jego komuniści z tym zbudować z powrotem lepiej, no to nie przeszło to wszystko. Nie przeszło to wszystko między innymi dlatego, że dwóch senatorów z partii demokratycznej powiedziało, że to w ogóle nie ma sensu, że to będzie jeszcze większa inflacja. No i to nie przeszło i teraz komuniści starają się tą ustawę przeprowadzić w kilku mniejszych jakichś tych ustawach. No ale problem jest taki, że ekonomia, normalna ekonomia, niesocjalistyczna. Ekonomia potrzebuje handlu, potrzebuje wymiany i potrzebuje deregulacji, żeby te wszystkie regulacje były kasowane. No akurat komuniści, no to jedyne co wprowadzają, no to ograniczają handel i wymiany, no i chcą wszystko regulować. Także jeżeli jest regulacja i wytyczne rządowe, co ma być robione, no to wtedy nie ma dobrej ekonomii, też po prostu ekonomia socjalistyczna, no i tak jak w każdej ekonomii socjalistycznej jest po prostu jeden wielki bałagan. Teraz rząd federalny się oprocentowania, no to są blisko zera, to nawet jak podnoszą tam połowę, czy 3/4, czy 1%, też te wszystkie oprocentowania, no to suma summarum, no to po inflacji to wszystko wyparowywuje. Także to jest te obligacje, szczególnie państwowe, będą redukowane, także i Chińczycy chyba już nie będą chcieli kupować. Ten dwuletni socjalistyczny eksperyment, no to ukazuje ten idiotyzm socjalizmu i naiwności tych wszystkich fachowców, ekonomistów i marzycieli, tak? No bo to politycy, no to marzyciele socjalni, marzyciele socjalistyczni no socjalizm to jest w zasadzie
filozofia społeczna, która myśli, że może przechytrzyć ekonomię. No i nigdy nie udało się ani w Sowietach, ani w Polsce, w żadnym z krajów bloku wschodniego, na Kubie, czy w jakimkolwiek innym kraju komunistycznym czy socjalistycznym. No Chińczycy to nie są socjaliści. Oni po prostu to tam, to jest w Chinach to 5% ludności, czyli wszystkie te komunistyczne świnie, no to ma 95% wartości całej Chin. W Ameryce jest mniej więcej chyba 15%, do 15% należy 80-85%. Także, że rząd, cały ten federalny eksperyment pada, ten ból. Ból jest nieprawdopodobny i wszyscy to widzą. No i co się będzie działo? No wiadomo, co się będzie działo. W listopadzie 2022, czyli w sumie za 9 miesięcy będzie wymiana kongresu, i to nie tylko w Izbie Reprezentantów, ale również w Senacie. No długo nie zajęło. Eksperyment socjalistyczny, ekonomia socjalistyczna nie potrzebuje długo. No w Wenezueli to trwa już 23 lata i tam doszli do władzy, no ale w Ameryce coś takiego się nie stanie. Tam po prostu byli w stanie złapać wszystkich za twarz, wyeliminowali partie opozycyjne. W Ameryce raczej tego nie będzie. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście na świecie, głosujcie na normalnych. No widzicie, co się w Ameryce stało. No jeszcze będzie to trwało, te 9 miesięcy, no ale to wybory międzyprezydenckie dużo zmienią. No nauczyli się. Mam nadzieję, że republikanie, konserwatyści nauczyli się, że muszą głosować. A socjaliści, lewacy, demokraci się nauczyli, że po prostu okazali się głupkami, no i nie słuchali tych, którzy ostrzegali, co będzie, kiedy lewactwo dojdzie do rządu. Zdrowia dla normalnych.